Czy katolik potrafi się dobrze bawić? Może, czy chrześcijanin potrafi się dobrze bawić? To jest dobre pytanie. Jeśli uważnie śledzimy nauczanie papieża Franciszka, to na pewno trafiliśmy na taką piękną katechezę o radości. I on tam przypomina, że prawdziwa radość to jest radość, która wypływa z pewności, że Bóg jest naszym Ojcem że Jezus Chrystus nas zbawił że nas kocha. Że nie ograniczamy się tylko do wesołkowatości, czyli jakichś krótkich, takich mm, euforycznych, jakichś yy, yy, przebłysków, yy, ale do głębokiej radości. Więc myślę, że jeśli chrześcijanin, katolik jest wierzący, to potrafi się bawić, bo potrafi po prostu cieszyć się każdą chwilą. Yy, nie trzeba skakać do góry, yy, żeby okazywać taką radość. Ona wypływa z wnętrza. I myślę, że Dlatego odpowiedź jest tak. Katolik, chrześcijanin potrafi się bawić. Czasami brakuje mu warsztatu, takiego jak zacząć zabawę, co zrobić, kiedy jest taka chwila ciszy. I to jest ten brak warsztatu. I myślę, że dlatego dobrze, jeśli ktoś, kto pragnie prowadzić takie zabawy, przyjdzie na takie warsztaty, żeby troszeczkę się podszkolić i zacząć zabawę.